Witajcie! Dzisiaj akcja, o której mówiłem w poprzednim filmie, czyli sprzątanie świata. Przyjęte wyzwanie od Renaty z kanału Kobieta z Zachodu. Także polecam przy okazji kanał, ale wyzwanie polega na tym, żeby posprzątać właśnie wokół siebie, poświęcić 15 minut. Niestety ja jestem nie tyle w lesie, chociaż jak przechodzę parę razy tutaj przez tą, dookoła tutaj tych lasów, to tam nie zauważyłem, żeby ktoś śmiecił. Może dlatego, że tu mieszkają dobrzy ludzie w okolicy i wiedzą, że nie należy śmiecić. Chwała im za to. Natomiast poświęcę nie 15 minut, a podejrzewam, że pół dnia przynajmniej na zbieranie śmieci, które zostały tutaj wyrzucone kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu. To, co widzieliście ostatnio przy bronowaniu, materac, złomy, jakieś kierownice, gumolit, nie wiem, po prostu wszystko, co tylko. Kupiłem worki specjalne na gruz i teraz się zabiorę za posprzątanie tego pola tutaj, z tego wszystkiego, co jest. Także trochę wiatr wieje, zimno, kropi, ale co tam. Jak nie my, to kto? No to do dzieła. No słuchajcie, pół godziny połażone, worek złomu, trochę gruzu, dwa worki plastiku, tam jeszcze worek szkła, no i tu jeszcze, o jeszcze tutaj butelka, mówię, to jest tych, tu jeszcze wytargałem szmatę z drutem kolczastym, bo była pod ziemią, tu jeszcze ten gruz pozbieram, żelastwo, tam żelastwo, jakieś tam plastiki, tutaj te sznurki, nie wiem. No po prostu taka robota. Samo się nie zrobi. Także widzicie, jak to życie wygląda. Chciałoby się tutaj już coś robić. Nie powiem, bo by się chciało, ale to tak nie ma, że lekko. Dobra, czyli co? Teraz trzeba będzie wziąć następny worek. Następny worek i plastiki znowu, bo tą szmatę, co tam jest, to ona jest na pewno taka plastikowa, więc ją trzeba do plastików zużyć. No i tyle. No. O, masz się, jeszcze kamera mi lata dookoła. Dobra, pozbieram, pokażę wam. No, trochę pada, trochę gradu popadało, trochę deszczu. Ptakom to jakoś nie przeszkadza, tam jeszcze telewizor i nieważne. Raz, dwa, trzy worki plastiku, raz, dwa, trzy worki gruzu i dwa worki gruzu i na razie worek złomu. Także to zaledwie parę kroków, parę metrów, przecież tu jest zaraz droga, początek, ile to ja ujechałem, 50 metrów i już tyle gratów, śmieci. Teraz podjadę jeszcze tutaj pod tą kupę, potem pod tamtą i pod tamtą. Wiem, że tam są trzy, jeszcze tam jest jakiś baniak plastikowy, coś takiego. Także jedziemy zbierać. No. Nie jest źle, wiatru nie ma, także no tyle, że mokro, no ale z cukru nie jestem. No, tu sobie urządzili ciekawe wysypisko, jak widzicie. Wózek dziecięcy, wódka, jakieś butelki, rynna, kawałek roweru, garnek jakiś tam. No, także zaraz to posprzątamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to się da posprzątać i ile tego tutaj jest. No, jakoś tak to wygląda. Wygrzebałem, co mogłem. Przyczepa prawie pełna. A jeszcze została tamta kupa i tamta kupa. Masakra. Worki się kończą. Nie wiem, czy dam radę z workami. I w tej sytuacji to wiecie co? Ale ja chyba zamówię kontener. Ja nie wiedziałem, że tyle tego jest. Bo tego jest naprawdę, to się tak wydawało, że to lekko trochę, a to jest tego opór. No i co, ceraty, słuchajcie, ze stołu, dętki, jakieś najwięcej plastiku, właśnie takie o worki jak ten, po jakichś tam rolniczych rzeczach. No nic, nic ci ludzie tutaj, co to wyrzucali, nie myśleli.
O, widzicie, puszki. Po prostu byleby to się pozbyć tego. A co tam, kto inny będzie miał, to już nieważne. Niestety. Tak to wygląda. No i to wszystko, słuchajcie, opóźnia tą robotę, no bo jak? Aha, bo to osobno. To osobno, o. No i trzeba się tu zabrać za ten. Słuchajcie, co jeszcze ciekawego z takich przy okazji. Szykuję się powoli do ogrodzenia. Jestem umówiony z geodetą. Także będzie tutaj wytyczanie granic. Znaczy wytyczanie, okazanie to się nazywa fachowo. Bo granice tutaj są, tylko że one gdzieś tam zakopane i tak dalej. No i trzeba je po prostu pokazać, gdzie one są. Bo na pewno gdzieś są. No i ten. A przejdę się po tamte, nie będę tak stał. Czy co, czy podjechać? Przejść się. No i jak będą wytyczone już te granice okazane, znowu się pomyliłem, no to wtedy można zaczepiać świder do 60, robić takie słupy, wbijać, wkładać, po turem to wszystko postawię i będzie ok. Więc postawić po prostu te słupy, zasypać to ładnie, ustawić do pionu i będzie to już temat taki wstępny do grodzenia. No a potem już tylko od słupa do słupa sznurek już ściągnąć i tylko traktorem pyk, pyk, pyk i zrobione. Także to kopanie to powinno pójść szybko. No, ale najpierw to mówię, trzeba wytyczyć, żeby było jasne, gdzie to ma być. No i ten. No i co jeszcze? No tu już by się przydała orka. No ale wszystkiego nie zrobię, jestem jeden. O, tu butelki. Tu puszka, widzicie? Jedna, druga, trzecia, piąta. Cholera, mogłem wziąć worek. Nie zauważyłem tego, że tu aż tyle jest. O. No nic, co wezmę, to wezmę, a reszta później. Się drugi raz ewentualnie podjedzie. No i ten. No a co u was, słuchajcie? Jak wy sobie radzicie? Piszcie, co macie posiane. Kto jeszcze nie posiał, to też niech napisze, bo wtedy też ja coś będę wiedział, jak się do tego odnieść. Bo też już jest, słuchajcie, koniec kwietnia, a ja tu jeszcze nic nie posiane. Dobra, gryka w maju, pod koniec najlepiej. To się nie liczy. Ale liczy się to, co teraz. No i na tym po prostu przeorać, przebronować i siać. Także taki jest plan tutaj. Glebogryzarką no nie jestem pewny. Chociaż na pewno ona fajną robotę robi, bo pole ładnie wyrównuje. Ale to nie wszystko. Tu kwestia jest tego, że rzeczywiście jak to się głęboko przeorze, to te wszystkie chwasty nie zdążą wyjść, jak owiec już będzie miał czym się pochwalić. Tam wrzucę na razie. No i widzicie, tak to wygląda. No przynajmniej już tamten nie świeci, tamten baniak, co tutaj go wrzuciłem. Jeszcze tutaj dookoła trzeba by przejść. Bo tu też widziałem jakieś tam są, o. Widzicie, tutaj jakaś cerata worki. Tu jakieś worki. No pozbierać, to jest najważniejsze, pozbierać te śmieci i wtedy już można orać spokojnie. No znaczy, ja wiem, teraz też można by orać, nie? I co? Tylko to omijać te kawałki
z tymi śmieciami, co są. Bez sensu, wiecie jak to jest z omijaniem. Wiecie jak to jest z omijaniem i ten, o. Tu mi worek porwało, bo ja, jak deszcz pada, to ja sobie fotel nim zasłaniam, żebym na mokrym nie siedział. O. Dobra, jeszcze myślę, że ze trzy worki mam. To można by jeszcze coś pozbierać. No to jeszcze dojedziemy do końca worków i zobaczymy co dalej. No, przyczepa niemalże pełna. Tych worków nie wiem ile jest, ponad 10. Tam jeszcze dalej są 3. Część ze szkłem, z plastikiem i z żelazem zostawiam, bo są takie, no nie są pełne po prostu. Przyjadę tutaj jutro, może chyba, że jeszcze dzisiaj trochę później, ale na razie już mam dość, bo się naszarpałem tych śmieci, bo one przykryte ziemią i tak dalej. No i następnym razem już wezmę tą kupę, co jest tu, i tamtą, i będzie czysto. Chyba, że gdzieś jeszcze jakieś pojedyncze śmieci, ale to trzeba będzie się przejechać i wtedy będzie wszystko wiadomo. Dobra, dzisiaj akcja ze sprzątania, w cudzysłowie sprzątania lasu, bo sprzątania pola. Na tym zakończymy dzisiaj i następna robota to właśnie dokończenie sprzątania, może jeszcze gałęzie, a zobaczymy, może już orka. Trzymajcie się, cześć.